Jesteśmy na targach Stom Robotics na stoisku Jaskawy. W tym roku prezentujemy rozwiązania do spawania łukowego, do lakierowania, do pakowania z opatentowanym chwytakiem AirGrip. Prezentujemy również nowe podejście do programowania, Smart Pendant, programator, dzięki któremu możemy w bardzo szybki, intuicyjny sposób zaprogramować robota. Wystawiamy się już drugi raz na targach STOM. Jesteśmy partnerem imprezy STOM Robotics. Wierzymy w tą inicjatywę i będziemy ją wspierać w kolejnych latach. W tym roku na targach STOM firma Fanuc prezentuje praktycznie cały zakres swoich możliwości, czyli wszystkie produkty oferowane przez nas. Zarówno obrabiarki Fanuc RoboCAD, Fanuc RoboDrill, jak i przede wszystkim sterowania i roboty przemysłowe. Na stoisku Fanuc mamy dwa roboty. Jeden widoczny za moimi plecami, ArcMate 120ID. Jest to nowy design znanego wszystkim robota spawalniczego. Prezentujemy go w aplikacji spawania łyżki koparki. Aplikacja wyposażona jest w system śledzenia spoiny. Drugi z robotów, jedna z mniejszych jednostek, LRMate 200ID, w aplikacji symulującej proces gratowania i wizyjnej identyfikacji detali. Polski rynek wciąż jest bardzo chłonny. Gonimy zachód, jednak w dalszym ciągu jest to tempo, które pozostawia nas z tyłu i nie pozwala bardzo często konkurować z zagranicznym kapitałem. Jednak widzimy duży potencjał. Cieszymy się, że polscy przedsiębiorcy również dostrzegają korzyści płynące z inwestycji w automatykę, robotykę. Wspiera to nas wszystkich, nasz polski przemysł i chcemy, aby nasi producenci też byli konkurencyjni w porównaniu do zachodu. I targi robią wrażenie. Fajnie jest też to, że pozwalają na ogląd tak naprawdę nie tylko firmy Kuka, jakby całego przekroju tematu robotyki w Polsce, tematów konkurencji, pozwalają nam też podejrzeć, co robi konkurencja. Także fajne miejsce rzeczywiście pod kątem stricte robotyki, gdzie myślę, że takiego stricte targów związanych z robotyką póki co w Polsce nie było. Jeżeli chodzi o to, co jest prezentowane, to jest robot współpracujący, nasza konstrukcja robot IWA, który pozwala na współpracę z człowiekiem bez wygrodzeń, bez zabezpieczeń. Rzeczywiście jest to współpraca na takim poziomie, powiedzmy, partnerskim. Oprócz tego nasza celka na robocie Agilus, która pokazuje nas właśnie możliwości współpracy z maszynami CNC. No i wspomniane już wcześniej celki przygotowane z naszymi firmami współpracującymi czy system partnerami, jak robot system Blumenbecker DMG. Podczas targów STOM Robotics RMA prezentuje rozwiązania do automatyzacji spawania, jak również czyszczenie laserowe. Jest to nowy proces, który ma coraz większy rynek zbytu w Polsce. I prezentujemy zrobotyzowany system czyszczenia laserowego. Czyszczenie laserowe jest alternatywą dla tradycyjnych metod, takich jak na przykład czyszczenie suchym lodem. Jest na pewno efektywniejszą metodą i pozostawia mniej zabrudzenia wokół. Jesteśmy na targach po raz pierwszy. Duża ilość hal, duża ilość wystawców, jak również duża ilość osób pierwszego dnia świadczy o dużym zainteresowaniu tego typu targami, także będziemy w przyszłości na pewno uczestniczyć w tych targach.